Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie porównanie działania on the go, czyli USB OTG, inaczej mówiąc możliwości podłączania do smartfonów z Androidem. Tutaj Huawei P9, tutaj Sony Xperia X Performance oraz Samsung Galaxy S7. Ten film powstaje ze względu na to, że są pewne różnice w działaniu tej technologii USB OTG w każdym z tych trzech smartfonów. W związku z tym postanowiłem, że chcę Wam to pokazać, bo pewnie ta informacja Wam się przyda. Mamy tutaj dysk bardzo, bardzo, bardzo prądożerny, Adata Superior SH14, USB oczywiście 3.0. On żre jak szalony i sporo potrzebuje prądu, nie każdy smartfon sobie z nim radzi. Mamy tutaj dodatkowo standardową myszkę optyczną Logitecha na USB. Mamy tutaj dwa pendrive'y, jeden 64 GB Magnum. Tutaj mamy zwykły jakiś pendrive, Lexar 2 GB, mamy jakiś hub USB na 4 złącza, zwykły Esperanza. Być może będzie sytuacja taka, że chcecie podłączyć na przykład dwa pendrive'y i myszkę, albo nie wiem, myszkę, klawiaturę i pendrive'a, albo trzy pendrive'y. I oczywiście standardowy kabelek USB OTG. Troszeczkę różni się od innych tym, że ma jeszcze tutaj taką dodatkową linię zasilania. Ta dodatkowa linia zasilania pozwala tutaj podłączyć na przykład ładowarkę lub powerbanka i dodatkowo zasilić urządzenia, które będą tu wpinane. Ale nie zawsze to działa, tak więc kupmy się po prostu standardowy kabelek USB OTG. Takie kupimy za około 5-10 zł na Allegro. I dodatkowo jeszcze oczywiście tutaj smartfony, które wezmą udział w tym pokazie. Tutaj jak widzicie w Huawei, jako że jest tutaj końcóweczka, wyjście już tego nowego standardu USB typ C, w związku z czym korzystam tutaj z adaptera, który jest dostarczony z P9 w zestawie, w związku z czym problemu żadnego nie ma. I tutaj możemy już podłączać przez normalnie mikro USB starszego typu, tak samo tu i tak samo tu. Dobra, tak więc robimy test. Pierwszy test zrobimy sobie taki. Weźmy sobie po prostu pendrive'a. Weźmy sobie po prostu kabelek. Po prostu sobie to podłączmy pod smartfona. Pierwszy w kolejce jest Huawei. No tak więc zróbmy sobie może tak. O, ciach. Huawei, Huawei. Jak zareaguje? O, może tu do góry trochę podnieśmy sobie to, żeby więcej miejsca było. O, w ten sposób. Myślę, będzie dobrze. O, tutaj damy sobie resztę urządzeń. I pendrive świeci, świeci. I co do zawartości, z góry na dół przeciągamy. Dysk USB Lexar do przenoszenia zdjęć możemy odłączyć albo wyświetlić. Wyświetl. I cała zawartość jest. Jest, wszystko gra. MP3 tam jakieś są wgrane na tym pendrive'ie. Jest w porządku. OK. Sprawdźmy na innym smartfonie. Odłączmy tak jak jest w systemie, czyli kliknijmy tu odłącz. OK. W tym momencie możemy sobie odłączyć. Podłączmy do Sony. Tu jest format plików FAT32, w związku z czym większość albo wszystkie urządzenia, które obsługują USB OTG, powinny sobie z takimi pendrive'ami bez problemu radzić. Jest dysk USB. Odczytuje całą zawartość, tak, wszystko jest bez najmniejszego problemu. Rozłączmy teraz. Odłącz. OK. Następny smartfon Samsung Galaxy S7. Podłączamy. OK, jest, nawet automat uruchomił tutaj zawartość. Nie trzeba wchodzić przez pasek powiadomień. OK, wszystko poszło dobrze. Najprostsza opcja odinstaluj jest załatwiona. Tak więc pendrive to pikuś. Sprawdźmy, jak zareagują te smartfony, gdy podłączymy na przykład dwa pendrive'y 64 i 2 GB przez huba USB. Więc tak, tu sobie połóżmy. Podłączmy pod kabelek. A żeby utrudnić, podłączmy od razu myszkę. Dlaczego by nie? Ciach, ciach, ciach. Czyli trzy porty w hubie. Wykorzystajmy.
Czyli dwa pendrive'y i myszka. O, może tak będzie więcej miejsca, żebyście widzieli. Może odwróćmy ją, żeby było widać, czy tutaj czerwona lampka od dołu nam świeci. Ok, tak więc podłączamy. Pierwszy z kolejki, tak jak ostatnio, będzie Huawei. Huawei. Podłączone. Hub działa, świeci. Pendrive świeci, czerwony tutaj pendrive też świeci. Dioda świeci, tak więc myszka jest. Sprawdźmy, czy myszka działa na smartfonie. Kursor się pojawił, zobaczcie. Możemy sobie myszką obsługiwać smartfona bez problemu. Odwracając kulką, przechodzimy po menu. Fajnie, spoko. Prawy przycisk, lewy przycisk. Działa. Ok, sprawdźmy teraz, jak zareagował ten pendrive na. Przepraszam, nie ten pendrive, tylko smartfon na dwa pendrive'y. Góra, dół. Dysk Lexar i dysk zwykły. Wykrył obydwa dyski. Sprawdźmy Lexara. Jest OK. I dysk drugi. Ten ma 1,8 GB. Ten ma tutaj 19,99. To dlatego, że mam tutaj dwie partycje na tym dysku ustawione. Ta partycja jest ustawiona jako Asus Backup, czyli do backupowania komputera. Dlatego tu jest taka mniejsza partycja, chociaż jest 164, ale nie ma problemu. Ciach, wszystko działa. Sprawdźmy. Film testowy, otwórzmy sobie. Działa, wszystko bez problemu. Dobra. Sprawa załatwiona. Huawei świetnie sobie radzi. Odczytał obydwa. Odłącz, odłącz. Odłączone. Huawei, spoko. Teraz Sony. Jak Sony sobie poradzi z tym testem? Podłączmy. Hub świeci. Pendrive. Lexar nie świeci. 64 coś mi tutaj też jakby nie świeci. Ale myszka świeci. Sprawdźmy po kolei. Myszka działa. Jak widzicie, jest kursor. Działa bez problemu. Kręcenie tutaj myszką akurat nie zmienia pulpitów. Tak więc jakiś taki ograniczony inne działanie, że tak powiem, jest. Dobra. Sprawdźmy sobie teraz, jak wykrył pendrive'y. Wykryty jest, widzę, jeden i drugi. Obydwa są wykryte. Sprawdźmy pierwszy. Zawartość. Film testowy. Tylko raz. Niech jest. Działa, odczyt, wszystko jest w najlepszym porządku. Dobra, lecimy teraz do drugiego pendrive'a. Lexar, czyli właśnie ten. Nie świeci dioda tutaj na tym pendrive'ie, ale zawartość odczytuje. W porządku, jest OK. Możemy odłączyć jeden i odłączyć drugi. Spoko, Sony sobie poradziło. Czas na Samsunga. Samsung Galaxy S7, podłączamy. Hub świeci. Myszka świeci. Pendrive nie świeci. I drugi też nie. Ale one świecą wtedy w sumie, kiedy jest jakaś aktywność. Tak więc powiedzmy, że jest wszystko w porządku. Odczytany jest pierwszy dysk. Automatycznie weszło. Sprawdźmy sobie działanie myszki. Kręcenie. Tak jak samo jak w Huawei'u, przerzuca pulpity. Ok. Sprawdźmy sobie teraz pendrive'y. Obydwa są odczytane. Eksploruj pierwszy. Jest film testowy. Jest. Ok. Drugi pendrive. Lexar. Jest. Ok. Ok. To mamy fajnie. Sprawdziliśmy to, co najbardziej podstawowe. Odinstaluj pierwszy i drugi. I mysz podłączona. To nie problem. Odłączamy. I teraz najtrudniejszy test. Dlaczego najtrudniejszy? Ponieważ teraz zajmiemy się nie takimi pendrive'ami FAT32 i myszką, co to jest bardzo proste do uzyskania efektu, tylko zajmijmy się teraz czymś trudniejszym, czyli dyskiem, który naprawdę pożera tego prądu sporo. Potrzebuje prawie amper do działania, 900 mA. Ok, raz, dwa, trzy. I teraz jest utrudnienie takie, że ten dysk jest sformatowany w formacie plików FAT32.
Przepraszam, NTFS. Gdyby był sformatowany w FAT32, mogę Was zapewnić, że będzie działał wszędzie. Ale że jest NTFS i to Was teraz zaciekawi, co będzie dalej. Podłączmy sobie dysk. Bo jak wiecie, najwięcej tego typu dysków mamy w formacie NTFS. W związku z czym nie uśmiecha się pewnie nikomu formatować takich dysków do FAT32, który jest ograniczony ilościowo wielkościowymi plikami gromadzonymi na dysku. Ok, podłączamy do Huawei'a. Dysk świeci. Rozkręcił się. Ok. Co na to Huawei? P9. Huawei P9 na to. USB dysk ADATA do przenoszenia zdjęć i multimediów wyświetl. Jest wszystko w najlepszym porządku. Sprawdźmy, czy jakiś plik działa. MOV. O tu z kamerki MiView M560 obraz. W porządku. Czyli tutaj mamy wszystko w najlepszym porządku. Dysk jest działający. Odłącz. Co na to wszystko? Sony. Podłączmy do Sony X Performance tego typu dysk. Świeci. Rozkręcił się. Ok, czekamy. Pojawił się znaczek USB. Schodzimy. Nośnik USB. ADATA uszkodzony. Kliknij, aby naprawić, czyli sformatować. Inaczej mówiąc, NTFS jest przez Sony nieobsługiwane. A szkoda. Już tyle lat jest NTFS i dalej nie jest obsługiwany. Ok, to Sony oblało test. Samsung Galaxy S7. Co na to Samsung? Dysk świeci, mruga, rozkręcił się, jest ok. Samsung znaczek USB. Nośnik ADATA uszkodzony. To samo co w Sony, czyli formatowanie do FAT32. Czyli jak widzicie, Huawei daje sobie lepiej radę niż Sony i Samsung w obsłudze dysków przez OTG, w obsłudze dysków USB sformatowanych do formatu plików FAT30, przepraszam, w NTFS, przepraszam. Obsługa NTFS niestety, ale Samsung, Sony oblali test, a Huawei bez najmniejszego problemu poradził sobie i wygrał. Tak więc mój test, mam nadzieję, że da wielu do myślenia względem USB OTG, tylko oczywiście tym osobom, które wykorzystują w ogóle OTG. Większość w ogóle on the go nie używa, ale są ludzie, którzy jednak podłączają sobie pendrive'y takie z dwoma wyjściami, jedno micro USB, a jedno na przykład USB i dzięki temu mogą sobie bezpośrednio pendrive'a podpinać pod właśnie smartfona i do komputera. Są takie pendrive'iki, fajna sprawa. Ewentualnie przez właśnie dodatkowy kabelek albo przez takie małe adapterki podobne do tego, gdzie podłączamy do smartfona i mamy tutaj pełne USB. Tak więc, jak widzicie, Huawei P9 króluje nad Galaxy S7 i króluje nad Sony X Performance względem USB OTG. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, dajcie znać, co tam u Was i tak dalej. Cześć. Oczywiście łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie. Niebawem porównania smartfonów, które mam tutaj na testach. A jak wiecie, mam ich dużo. O, tak to wygląda. Ładujemy je wszystkie, tak więc dzieje się. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.